Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cała nasza ekipa. Zacznę od mojego brata. Proszę bardzo, Arkadiusz. Maribal. Maribal. Żul lasu jest z nami też. Król! Żul lasu, mili państwo. Żul lasu. I mój kolega Adaś też jest razem z nami. No i co? Jesteśmy pod Ostrzycą, pod wygasłym wulkanem. 501 metrów. Może teraz go nie widać, bo jesteśmy po zachodzie słońca. No ale co? Zaczynamy od delikatnego spanka, a od jutra mała kiełbaska, małe piwko, mała flaszka, małe górki, a jutro już będzie grubo. Jutro to już idziemy naprawdę na grubości 17 km przez Karkonosze, przez śnieg. Ma być ciepło, ale myślę, że no nie będzie łatwo. Jednak góry zimą to są góry zimą. Adaś, coś chcesz dodać? Martwi mnie waga mojego plecaka wynoszący 15 kilo. Bez dodatku. Bez dodatku, bez dodatku. To jest ważne do minimum. Ale myślę, że podejdziemy. No. Jak nie my, to kto, nie? Dokładnie, jak nie my, to kto. Ale ogólnie w planie mamy przez 3 dni zrobić 55 km po górach, gdzie jest pełno śniegu. Zapowiada się dobra pogoda na 2 dni. W piątek ma padać. A to, co będzie się działo, to zobaczycie później. Czuję się dumny. Legenda. Teraz mogę oficjalnie prowadzić Żulcraft. To są karty. Tak. Pokemony, kurwa. Chyba ty. Chłopaki poszli na sracz. A no co, ja tu poczekam na nich, bo ja już swoje zrobiłem w nocy. Miałem trochę biegania, więc trochę jestem niedospany. Rano wstaliśmy jeszcze przed wschodem słońca, dlatego nic wcześniej nie nagrywaliśmy. No i co? Tyle. Będziemy sobie pomału szli. Tam na tą górę, tam gdzieś tam będziemy spali. No, chyba nie pokazałem, tak jak powinno być. Jaki ładny dworzec w ogóle jest, w Szklarskiej Porębie. Tyle. Teraz ja napleję wodospadu Kamieńczyka. No widziałem w życiu większe, ale i tak robi wrażenie, fajne. W ogóle nie rozumiem tego schodzenia na sam dół tutaj, w tych kaskach. Skoro można wyjść tutaj do góry i zobaczyć z góry bez kasku, jak taki. Kiedyś byłem pod Molisfosem, takim wodospadem, 269 metrów. Nikt mi nie powiedział, że muszę założyć kask. Ale cóż, no. Biznes musi się kręcić, nie? Jak widzicie, ubrałem się odpowiednio na pogodę. Jest strasznie gorąco, jak się idzie. A i tyle. Co masz do dodania? Dodaję zdjęcia na Instagram. A ten se usta maluje. Pomadka ochronna. Ha! Gej!
przepięknie. Czy nie mogę doczekać, aż co zobaczę na tą górę kątu. Ale jaką? O, są. Są góreczki jakieś, ale ładne. No, przepięknie. No, jak przerwa, to przerwa z pięknym widoczkiem. Tu proszę. To jest zimne osi tylko. Trzeba uzupełniać kalorie i płyny. Jak to jakimś orzechem pachnie, nie rozumiem czemu, kurde. Wczoraj nazywałem siebie królem lasu, ale może rzeczywiście jestem żulem lasu. No i tak sobie odpoczywamy. Krótkie spodenki, koszula, buty ściągnięte. O. Widok na Syrenicę. To jest naprawdę pięknie. Jest naprawdę pięknie. 11.33. Dobry czas. Na razie wszystko pod niczym. Widzicie, kurwa, z kotwicą na plecach. No to co? No siup w zdrowie, mani. Ale duży ten kieliszek. Ja wiem, że to wygląda jak zima, aby była na pełnej, ale naprawdę jest ciepło, nie? Dobra, kończymy. Nie wiem, czy widać, ale tu jest schronisko odrodzenie. Tam musimy dojść i wiem, że takie rzeczy się rzadko zdarzało ostatnio, ale jesteśmy w ekipie razem. Nikt nie odstaje nigdzie z tyłu. No i sobie z górki. Idziemy. No musimy teraz zejść z górki, wejść pod górkę, żeby później zejść z górki, żeby wejść pod górkę. I wtedy dopiero wejdziemy do odrodzenia. Ale widoki są przepiękne. Ale są. Spójrzcie sami. A few moments later. No cóż, długa walka. Chodzi niektóre ze znaki w drogi. Adam już łapie skłoszcze. No właściwie to Adama. Gdyby Adam łapał skurcze, to było właściwie fajnie. Ale to właśnie skurcze łapie w Adama. No i daleko nie ma gdzieś. Za tą górką. No jakoś damy radę. Ale za to. Piękne okoliczności przyrody.
chyba pierwszy raz toczę swoje wyprawy. Jak wyciągam kamerę w momencie, kiedy docieram do któregoś z punktów docelowych. Wcześniej była to hala na Strzelnicy, później Sznicz na Kotły. Później coś pewnie jeszcze było, ale w końcu jesteśmy na miejscu. Dzień wędrówki się kończy i spójrzcie na to. To jest pięknie, fuj. Dobrze! O. Niesamowite, tam przechodziliśmy u góry. Teraz popatrzycie na mój zmęczony pysk, który podobno jest czerwony. I wyłączam tą kamerę, bo muszę się piwa napić, odebrać pokój, zjeść coś, wykąpać się. Później może na zachód słońca włączę kamerkę. Nie no, włączę. Na pewno będzie pięknie. Nie jest tak ładnie, jakbym chciał, żeby było, ale co tu dużo mówić, czy jesteśmy tak zmęczeni, że właściwie nie wiemy, czy wykonamy nasz plan jutrzejszy. Nawet jak nie, co z tego? Ale mam tak spieczone nogi. Zobaczcie to, widać kurde, gdzie miałem skarpetki. I widać, jak migiem się skórka wyskakuje i tak samo mam spieczony pysk. Jestem zwykłym chłopem z Lizin. Skąd mogę wiedzieć? Mógłbym się domyśleć oczywiście, jak jest w górach, że słońce odbija promienie od śniegu i w ogóle, ale... Zwykłym, prostym chłopem z Nizin. Tyle. Koniec, kropka. A więc... Nawet jeżeli tu się polepszy, jakieś kolory się pojawią, nie wiadomo jak jest z dupy, nie? To tak nie włączę tej kamery. Zaraz idziemy spać. Budzimy się wcześniej rano na wschód słońca. Postaram się coś nagrać. Thank you.
co będzie można usiąść, bo tu nie wieje. Ale trzeba wejść wyżej. Sprawdzić, czy jesteśmy sami. O kurde, tam kiedyś stałem latem. No już zaczyna wiać. O, ale to jest pięknie. To bardzo wieje, żeby kamerę ustawiać. Ale żeby nie było, że pijemy sam alkohol. No jak sam alkohol? Przecież ja osika tu rozlewam do kieliszku. To na zdrowie. Zdrowie wasze, garbowe. Aż siebie nagram. Postawię kamerę, żeby... To co? Jan, Sebastian? Wiernik pierścienia. Teraz całkiem dobrze, ale jak pod górkę szedł, to na zgule chyba były blisko, bo mu tak ciążył ten pierścień. Tak mu słabo szło. Teraz bliziutko, bliziutko. A. Idziemy. Fufol! Piesek! No boi się. O, Adam, dobra wiadomość. Musimy zejść, żeby podejść. Adam, pokaż prawą rękę. Pokaż prawą rękę. Chorą czy zdrową? Zdrową. Prawą, prawą. Teraz to pokaż... jest lewa. A masz dwie ręce prawa. A, no to jest masakra. Nie wiadomo co to jest, nie? Ale nie wygląda. Kajciarze tak mają. Rzeczywiście lewa, prawa. Dla mnie była prawa, lewa. No. Moja prawa to ma lewa. To ma lewa. To ma lewa, po jakiemu ty mówisz? Kotem.
No i tak, pod wieczór znalazłem się w Kowarach. Powiem szczerze, że od rana to nie wiedziałem, ile przejdę, ponieważ moje nogi wyglądają tak. Moja twarz zresztą też nie wygląda najlepiej. No ale jak wstałem rano, to normalnie czułem, jakby mi skóra pękała na nogę. Myślę, że będzie ciężko, ale ostatecznie się okazało, że nie było tak źle. Ogólnie dzisiaj stwierdziłem, że nie chce mi się mówić za dużo do kamery i tak naprawdę to nagrywałem tylko głównie. Zresztą widzieliście, kto widział, ten oglądał, ten wie. No a teraz po przejściu tych górek, gdzie było superanczko ogólnie, to chyba było, to był chyba najlepszy spacer w moim życiu. Przez te góry, kiedy tak wiało, zacinało wiatrem z boku, było tak fajnie, przyjemnie, tak kurde, no naprawdę podobało mi się. Doszliśmy do Domu Śląskiego, zjedliśmy śniadanie, zeszliśmy na Śnieżkę. W Domu Śląskim zadzwoniłem właśnie do... Znalazłem na Google po prostu jakąś agroturystykę w Kowarach. Pierwsza lepsza, która mi się pokazała. Zadzwoniłem, się okazało, że mają pokój za 250 zł. Dla trzech osób. Apartament jak nic, nawet mamy ekspres do kawy. Może później pokażę, nie wiem czy mi się chce. Właściwie co w tym... Czy mogę w jakiś sposób przebić to, co widzieliście wcześniej? No nie. Zobaczcie. Tak sobie tutaj teraz siedzę. Przejdę się jeszcze kawałek. Czemu nie? Tam jest jakaś górka, to będzie na pewno fajniej. No i co? No weszliśmy na Śnieżkę, zeszliśmy z tej Śnieżki, przyszliśmy tutaj. Zadomowiliśmy się. Bardzo mi się podoba. W ogóle jesteśmy rancho pod Śnieżką w Kowarach. Bardzo miły człowiek jest właścicielem. Adamowi strasznie napuchła ręka, zresztą też chyba będzie widać we wcześniejszym filmiku. I jak tylko zobaczył, że ma taką napuchniętą rękę, to wsadził nas w samochód, zawiózł do Netto, zrobiliśmy sobie zakupy w Netto, on go zawiózł do apteki, później wjechaliśmy jeszcze do pizzerii, zamówiliśmy sobie pizzę, po prostu no łeb rozwalony. No goście jest po prostu super. A gdzie będziemy szli jutro? No mamy kawałek przed sobą. Chcieliśmy zrobić taką bardziej ambitną trasę i właściwie byśmy ją zrobili, tylko problem polega na tym, że jutro musimy zdążyć na pociąg, który jest o 19 ileś. No takie 16-17 km no nie wystarcza za bardzo. No, czy nie jest ładnie? No nie, wejdziemy jeszcze na górkę, nie? A jak? No i dlatego musieliśmy ją trochę skrócić i dużo przejdziemy asfaltem, trochę przejdziemy po górkach, trochę też się kończy pamięć w tym. Mam nadzieję, że Przemek to poprzecina w pizdu. Przejdziemy się tam, gdzie trzeba się przejść, czyli do Janowic na pociąg. Jutro ma się spierdzielić pogoda, właściwie to już dzisiaj w nocy. No jak widzicie, jeszcze mam siłę, żeby łazić. Ładnie. Mogły być jakieś żubry albo wilki, ja tak to mam. Sup elektryczny. Ale ktoś poszedł na spacer ze mną. Nie wiem, co to za ludzie. O! Tam u góry widać słonecznik, czy słoneczniki, pielgrzymów. Dalej nie wiem, co to za góra, za wielki szyszak. Ogólnie bardzo ładny zachód słońca. W ogóle wschód słońca był przecudowny w porównaniu do zachodu. No będziemy szli gdzieś tam, w tamtą stronę. Bo w tamtą, gdzieś tam. Nie wiem, czy tu widać, ale tam sobie biegnie o piesek, bo teraz jest krzaka. Na przed chwilą przechodzi obok mnie i miał... O, teraz właśnie pani rzuciła mu kija. Miał trzy kije w pysku. Jak mu rzuciła kija, to wziął czwartego, więc już miał cztery kije w pysku. Teraz mu rzuciła, ale chyba nie zauważył. Zresztą to jest bardziej zaciekawiony czymś pod drzewem. Tak się bawię pod koniec dnia. Więc oglądać telewizję, patrzę jak pies łapie, kurde, sobie te... kiki. Ostatnie 15 minut nagrywania. Ja nagrywam prawdziwe polskie lasy. Boże, jakim trzeba być gównem, żeby zrobić coś takiego. Naprawdę. No jest kurde, eureka. Prawdziwa wieś, prawdziwe rancho. No i dobra. Ale wam pokażę, jak jest w środku. Patrzcie, ja myślałem, że się byczy, a on po prostu się posmarował. Do zestawu. Ale to Przemek się byczy. Przemek się byczy. Byczy się? Ja się byczy.
Wyglądamy hity lat 70. Pokaż swoje nogi, jak wyglądają. Już pokazywałem, ty się nie martw. I twarz też. Wykąpię się, pierdolę się wyczyść. Tyle w temacie. No, to jest rano. Punkt 5. Robimy sobie kapkę. Ma dzisiaj cały dzień padać. Ja zgubiłem swoje pączki. Ale mam plan. Przemoknę to, przemoknę. Wszystko popakuję w takie torby. No i zacząłem. No. Się nastawiłem, że przemoknę. Będzie pięknie. Pierwsza dziura. Została podjęta decyzja, która bardzo mi się podoba. Wspólnie, jednogłośnie stwierdziliśmy, że jedziemy taksą na dworzec i wracamy do domu. Nie, no nie idziemy po prostu najkrótszą drogą, tylko idziemy dookoła. Albo zdążymy, albo nie zdążymy. Zdążymy, kurde! Co nas to? Zobaczcie. Chłopaki wszyscy, kurwa, wypoczęci. Dobrze! Wypoczęci! Ja tu wchodzę i nagrywam filmik. Warto było, bo nic nie widać, ale zobacz. Akurat się przejaśniło. Teraz ze szczerym sumieniem mogę powiedzieć. Warto było. Teraz już tak. Bez sarkazmu. Zostaje nam tylko 100 metrów w pionie, ostatnie podejście, 500 metrów długości, a później zamek Bolczów, piwko, Janowice, pociąg, wracamy. Scenik, żeberka, dodam. Więc to ostatki, tam mi zostało 4 minuty, może jakieś podsumowanie nagram, a tak to tak jak wcześniej, po prostu przejściówki, jak nam idzie. O, idzie Adam, idzie Adam. Tu. Zaczyna padać.
powoli chyba przychodzi ten słynny deszcz, który miał padać od 7 rano. Ale taki deszcz to nie deszcz. Nie zostało mi wiele zbyt czasu, bo niewiele jak 2 minuty, ale chyba czas na podsumowanie całego tutaj przejścia, a Zamek Wolczów będzie chyba najlepszym miejscem do zrobienia tego. Czy warto jechać w taką pogodę, w takie miejsce? Warto. Przez 3 dni spotkaliśmy takie wiele osób, że to się po prostu nie dzieje. Że to jest właściwie no, niemożliwe. Nigdy nie spodziewałem się, że w górach można spotkać po prostu jednego dnia 3-4 grupki osób, tak jak dzisiaj. Wczoraj najwięcej spotkaliśmy. Ale ogólnie super. No jak widzicie, jesteśmy w Zamku Wolków. Wypijemy sobie po piwku. Posiedzimy. Pójdziemy na dworzec. Pojedziemy w pizdu. I sami też jedźcie oczywiście. Nie trzeba mieć jakiegoś super sprzętu. Ja nie mam. Mam śpiwór 10-letni, może nawet więcej. Buty mam takie o, z dziurą. Trochę rozklejone. Tyle. Więcej nie chcę się gadać. Nara.